Poradnik. Jak tanio żyć w górach? To są liofy za 45 zł, czy za ileś tam. No i zjadasz sobie takiego liofa. Masz pojemnik, dzięki temu, w którym będziesz zalewał, a potem kupujesz takie zupki. Te zupki chińskie czy koreańskie, one mają, jedna ma 427 kcal. No super po prostu. No i tanio i dobrze. Można gotować. Cześć, witam w kolejnym filmie. Trochę innym niż zwykle, niż do tej pory, ale jak najbardziej na tematy wspinaczkowe, górskie, tematy przeżycia w górach, na wspinaniu. No i co wam chcę pokazać? To, co widzicie, półkę, to ja to jem zawsze w górach. To są wietnamskie, przede wszystkim zupki chińskie, zwłaszcza jem tą firmę, Kimchi. No nie, to jest nazwa dania, przepraszam, Kimchi. To firma się nazywa tak, nie będę tego kaleczył. Albo tak, to jest ta sama. I zobaczcie, co różni się w tej zupce chińskiej od innych zupek chińskich. Ta, to są w ogóle zupki z Wietnamu, nie chińskie. Ta ma 124 gramy i na 100 gramów ma 430 kilokalorii. Ona już o wiele więcej waży w porównaniu do innych zupek. A jak sobie przejdziemy na wifony, to zupka, no, waży mniej, wiadomo, jest tam 60 parę gram, ale jej wartość odżywcza w porcji na 100 gram to jest 64 kilokalorie. No widzicie, jest to diametralnie mniej. Więc ja od lat paru przynajmniej zawsze kupuję te zupki chińskie. No cena 6 zł, 8 tamte kosztują 1,50 zł czy 2 zł teraz już, wiadomo, inflacja. Zawsze jadłem te. Z tymi ostrymi radzę uważać. I co jeszcze ciekawego mogę pokazać? Tutaj te makarony Knora też są bardzo spoko, ale stosunek wagi opakowania do wartości energetycznej nie jest tak korzystny. Widzicie, na 100 gram tu jest 100 kilokalorii, więc to jest takie 1 do 1. Tego nie odważyłem się zalewać. Oczywiście najpierw jem sobie liofa jednego za 5 dych. Otwieram go, przysypuję ten makaron i ten makaron sobie biorę i go robię w tym normalnie opakowaniu po liofie starym. I tak wielokrotnie zalewam tego samego liofa, tylko zmieniam wypełnienie na Knory, inne bajery. Ale z czasem okazało się, że to naprawdę nie umywa się do wspomnianej wcześniej. Tego nigdy nie biorę, bo to po prostu kubki za dużo zajmują. Lepiej mieć coś, co mało zajmuje. Zdecydowanie zawsze w moim życiu wygrywały te wietnamskie zupki. Jesteśmy w sklepie Auchan, Auchan albo Auchan. Nazywajcie to jak chcecie, wiecie jaki sklep. Na pewno też je w necie możecie znaleźć. No więc od tej pory widzicie, możecie z kanałem W Skale zjadać śniadanie sobie za 6 zł. I to jest dobre śniadanie. Oczywiście do tego paczkę kabanosów ja biorę zawsze. Sobie biorę, rwę kabanosy, wrzucam sobie do opakowania z liofa, wrzucam to, kabanosy, zalewam wszystko z Jetboila, no i jem. I świetnie to działa. Jak na razie żyję, raka nie dostałem. Zobaczymy jak będzie później. No, pozdrawiam.